Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku Dead Rising 3. Słuchajcie, podjechałem sobie tutaj oczywiście bliżej, 60 metrów do celu naszego. Nawet za bardzo, find Diego at Museum, no właśnie, mamy znaleźć Diego. O, uciekaj, uciekaj, ten samochód już ledwo się trzymał. Dobra, jak wiecie, ostatnio troszeczkę tutaj nowych zombie się pojawiło, mianowicie ci tacy z ulami, którzy wybuchają, no właśnie teraz. Więc nie są mocni, ale po prostu wybuchają. I to jest ten ból, kiedy... Czekajcie, czekajcie. Kiedy my obrywamy zamiast zombich. Gdzieś bym to wyrzucił, ale... Nie to... Gdzie jest ten granat? Gdzie jest ten granat? Granat. Dynamit mam jeszcze, zapomniałem. Kurczę, no mam taką chęć to rzucić gdzieś. Dobra, jeden poszedł. Pięknie. Kilka oberwało. Nie ma chyba co. Zobaczcie, co tu się dzieje. Rzuć tu i spieprzamy. Spieprzamy tu do środka. Plan. Co to za plan? O kurcze, Mauler. Katana Sword. I co do tego jeszcze jest potrzebne? Co do tego jest, jeszcze jest potrzebne? Czekajcie. To było to? Nie, Massive Bomb. Gdzie jest? Powinno być na... No, a jest, Mauler. Maczeta i katana sword. Pięknie. Dobra, jest maczeta. Fajnie. Combo. Nie to Iron Edge, cholera. Zapomniałem, że to też mogę zbudować. Na nic, no niech będzie. Niech będzie i to. Co tu jeszcze jest? Ciekawego, co? Wiecie co? Weźmiemy troszeczkę się podreperujemy, bo... Kilka tutaj ubyło mi tych, tych kwadracików. Elektryczna. Czekajcie, coś bym mógł stąd wywalić. A nie, mam jeszcze jedno miejsce, dobrze. Właśnie, bo tam doszedł mi level i rozdałem po prostu już na maksa. Znaczy na maksa, jeszcze na 50 levelu mogę dodać dodatkowe tutaj punkty do ekwipunku, żebym miał... Nie wiem, czy będzie kolejny slot, czy co, ale teraz mam na maksa na razie. Dopiero jak będziemy mieli 50 level, to tam dodatkowo będzie można zrobić. Electric Shock. Dobrze, gdzieś Diego oczywiście jest tutaj w tym budynku. Ja nawet tak za bardzo się nie skupiam na znalezieniu jego, tylko na wybiciu tych tutaj. O, uwaga! Policja też ma elektryczne. Jest kolejny plan. Cholera, dobrze by było... Chuck X. Na pewno to... Wiecie co, wywalimy kij baseballowy. Harpun. Wydaje mi się, że... Chuck X, dobra, to jest to. Szybko, 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 szybko. Co z tego wyniknie? Ha! Miotacz, kurczę, tych, siekier. Dobre. 53 mam aż strzały, może być fajne. On gdzieś tutaj jest, już go słyszę, ale ja się tutaj bawię teraz. Będę latał i kurczę z siekierami naparzał. No nic, czekajcie, patrzę, jeszcze się tak rozglądam. Bo sami zobaczcie, mam taki słaby troszeczkę sprzęt. Mam trochę słaby sprzęt. Mam misia, ale niestety, kurczę, nie ma jeszcze, nie mam jeszcze tego maszynowego pistoletu, żeby zbudować z niego wieżyczkę taką. Więc na razie radzimy sobie tym, co mamy. Dynamit zostawimy. Na większą grupkę. Box of nails, gwoździe. Nie mam nawet planu, żeby zrobić przykładowo bazukę. Cholera, co ja mówię. Nie bazukę, tylko kij baseballowy z gwoździami. Czekajcie, ten wybucha. Ten wybucha, na pewno. Uwaga, uwaga. Dobrze. Dobrze. Trzeba szybko, bo on naprawdę, mamy moment tylko na ucieczkę, jeszcze jak zaczniemy takie wymachiwanie, to zanim on, wiecie, skończy wymachiwać, to dostaniemy.
Na szczęście, no, jakoś nie mam problemów tutaj z ginięciem. Mało kiedy mi się zdarzyło, żebym zginął. Aj, kurczę, dawaj, dawaj. Jeszcze tego. Policja. Za tych mamy więcej. 280. Chociaż ci, co wybuchają 1400, tam ładnie, ładnie ekspimy na nich. 560, ale to już jest razy 2. O tak. Tu jest jeszcze plan gdzieś. No tak teraz zobaczyłem. Czekajcie, plan? Gdzieś tutaj coś jest, ale... No tutaj teraz nie widzę nic. Albo gdzieś nad nami po prostu. Dobra, mniejsza z nim. Uwaga. Zmień mi na mój miotacz. Spoko, już idę, poczekaj chwilę. Nie, 1400, dobrze. Jak 1400 jest, to znaczy, że zaraz pęknie to coś. Dawaj, skurczybyki. 19 jeszcze mam. Za mną jest ten wybuchający. Jest 2800, ładnie, bo razy 2, no właśnie. Dobrze jest nabijać takie combo. Nieraz tak się bawię, wpieprzę się w grupkę, to mam nawet tam razy 4. Naprawdę, za zwykłych można po 200 dostawać, a jak się wpieprzymy w taką grupę solidną i mamy dobrą broń do tego, jakąś taką, która dobrze działa na, wiecie, taki tłum, to eks szybko leci, naprawdę. Dobrze. A i teraz mogę się porozglądać za tobą. No może jeszcze nie. O, teraz. Czekajcie. Spear, o. Weź to. Więc, co to daje? Aha, no tak, bo jesteśmy w muzeum tutaj po prostu. Nam będzie gadać. Taki jakby elektroniczny przewodnik. Tu jest coś. Spear. Ale jakby była jakaś katana też, to fajnie by było. Chciałbym Reapera zrobić, bo ten Reaper jest naprawdę kozacki. Co by tu... O, patrzcie. Ha, rozwaliliśmy go. Ależ to też ładnie tnie. No nie powiem, te bronie są, kurcze, białe, powiedzmy. Bardzo dobre. Ekstra tym się bawi. Ale okej, nie ma co. Idziemy, dobrze. Teraz już na pewno. Szukamy gościa. 30 metrów. Gdzieś tutaj byłeś, wiem. Bo pokazał się nam ten. A jest coś, czekajcie. Nie, tu. O, właśnie. Jest Diego. Coś jest z nim nie tak. Widzę, że boss się szykuje. Czy ja mówiłem już, że nienawidzę walczyć z latającymi bossami, jakimiś ogólnie, z wszystkim co lata? Cholera, teraz tak, co by tutaj na niego... Nie mam broni, cholera, żeby strzelać, ale czekajcie, on tutaj...
On będzie tutaj po prostu chyba co chwilę zaskakiwał. Wow! Zaskakiwał. Gdzie jesteś, kolego? Gdzie jesteś? Tam jesteś. Hit Diego. Wow. Podnieś to, podnieś to. Wiecie... Nie, kurczę, powiem wam, że trochę to jest tutaj niedopracowane, jeśli chodzi o podnoszenie tych przedmiotów. No ale nic, nie poradzimy na to. Okej. I ciśniemy, ciśniemy. Dobra, kilka razy dostał, ale to jest nic, to jest nic. Jest pistolet. Będzie trzeba się tym pobawić. Cholera, jakbym wiedział, że to jest latający przeciwnik, to na pewno bym się trochę wyposażył w przedmioty, które... No właśnie. Przedmioty, które służą do strzelania. Po prostu, w broń. W broń palną i tyle. Też. O, dobra, patrz, szybko, 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 podbiegnij, podbiegnij, podbiegnij. Okej, ekstra. Powinno trochę zejść mu więcej tego życia. No i właśnie, czekajcie, tu jest sporo tej broni, widzę, od tych policjantów. Zaraz się tym zajmiemy. Gdzie jesteś, tu jesteś. Tu jesteś. Poleciałeś na drugą stronę, kolego, uwaga. Dobra, mamy go. Uwaga na ogień. Zaraz będę... Aha, tu jest pełno żarcia. To dobrze. Nie ma tego złego. Uwaga! Przeturlanie. Cholera. Kolejna spluwa, kolejna spluwa. Wyrzuć ten głośnik, kolego. Weź z dwie spluwy przynajmniej. Czekajcie. Weźmiemy się, troszeczkę podleczymy przy okazji. Tu jest jedna, to jest druga. Dobrze. And back. O ja, shotgun. Okej. No tylko, że shotgun, wiadomo. Lepszy by był, jakbyśmy z bliska walnęli go. Więc może lepiej zostawmy raczej na krótką. Jeśli oczywiście z daleka, jak z bliska będzie. Dobrze. Okej, dostał, dostał. I jest znowu. Co mu się stało w ogóle? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że ktoś mu chyba wstrzyknął tego wirusa i zaczyna świrować, albo coś podobnego do wirusa. No mniejsza z tym, czekajcie. Grenade. Ale co z tego? Co mi po granacie? Kurczę, nawet maczuga tu jest. Dobra, ale ja chciałem żarcie i teraz tak się rozglądam. Teraz się tak rozglądam, granaty... A nie, jabłko, dobra, dawaj, 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 dawaj. No, ekstra. Tu jest jeszcze jedno. Leży tu. Tu. No rzucaj. Ekstra wyczucie, panie. Dobra. Szybko, 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 bo stanie, wstanie, wstanie. Okej, mam go. Jeden pasek już poszedł, to jest dobrze. Inaczej trochę zaczyna atakować, widzę. God damn it. Gdzie jest jakaś spluwka? Kolejna. Tutaj są. Shotgun, kurczę. Mam tylko jedno wolne miejsce. Zjedz, 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 zjedz. Okej. Okay. Uwaga!
A łuk jest. Widzę, że jest łuk. Mogłem włócznie wziąć i po prostu trafić go, ale znając moją celność, to a raczej to by nie wyszło. Jest. No już niedługo. Niedługo powinniśmy go dostać. Cztery paseczki. Chodź. On leci po tą. Dawaj. Tnij go. Raz, dwa. Czekajcie, zaraz powinien paść. Jeszcze ten tutaj. Okej, myślę, że... Dobra, mamy go. To już chyba ostatnie wykończenie. Sorry, I had to do that to you. Please, get up, buddy. Oh, geez, Nick. What was that you were saying about your mama? About your mama? My mother used to say that to me. About the only thing I can remember when I was a little kid. I feel like I've heard that before. Nick, I gotta show you something. Come here. Come on. I saw something in here that really scared me, man. Like, really scared the crap out of me. Come on. That guy looks familiar. Carlito Keys? Yeah. Well, he was the terrorist that caused the outbreak in Willamette back in 2006. His sister Isabella helped him. They brought the parasite from Central America. Whatever happened to him, huh? Huh? He died there, I guess. It says she disappeared right after that. Man, they were supposed to have the shit under control after Fortune City, man! Those Zombrex chips were supposed to keep everybody in line! Now look at this! Huh? You see this? This really scares the crap out of me, man. This zombie is reported to have begun the Smithville outbreak in 2007, the first outbreak to occur after Willamette. Now look at his neck. No, holy crap, man! No, what does that mean, man? I don't know, right? What the hell? Shit. Okay, look, we need to focus on the problems that we can solve first, okay? Let's get the hell out of town and then we'll figure out what's going on. You still have that key, right? Shit! Those gang dudes mugged me on the way here. I was so out of it. They took the plane key. Nick, we gotta get it back. What is it, bro? Nothing, man. Nothing. It's all good. Let's just go find those keys now. No dobra, widzieliście to chyba. U Diego coś się porusza w jego ciele. Nie wiem czasem, czy u nas też takiego robaczka nie mam. Być może te numerki, które są na szyi, oznaczają to, że na pewno jakiś eksperyment był prowadzony. Tutaj akurat nawet było pokazane na tej fotografii takiej, że jeden z zombie ma taki numer, taki sam numer na szyi. Tam chyba czwórka była, my mamy tam dwunastkę. Diego też ma taki numer, ale u niego coś się poruszyło. O kurczę, Blanka Mask, cholera. Ale... Pamiętam, że coś się z tym łączyło, zajebista broń z tego wychodziła. Tylko nie wiem teraz co. Zaraz. Dobra, niech włazi w tym. Czemu nie? Jeszcze tak, coffee. Troszeczkę się podleczyć. Medical tray. O, okej, okay, podnieś. O, pizza. Czekajcie, trzeba to wybić. Okej. Okay. Życie pełne. Patrzę, jeszcze tak ciekawe. O, właśnie, jakiś plan. Jak zwykle, nie to.
Chest Beam. Chest Beam, co to może być? Zaraz zobaczymy. No, gdzie ty jesteś? Jest, Chest Beam. Microwave, czyli mikrofalówka i motorcycle engine. Czy to jest mikrofalówkę? To mam. A jest, dobra. Tylko że miejsca nie mam. Pałkę wywalę, bo i tak jest na wyczerpaniu. Okej, okay, możemy zbudować. O kurcze! Holy shit! To może być dobre. To może być dobre. Chyba będziemy musieli się stąd wydostać, wiecie? I wypróbować to jak najszybciej. O, nieźle, nieźle. Fajne to nawet, powiem wam. Tamtego, szybko, szybko. Uwaga! Dobrze. Uciekł. Trochę oberwałem, ale to od nich bardziej. Wy po prostu wiecie co, wezmę to wszystko. Zużyję tutaj. Zobaczcie, już po 105 dostajemy expa za to. Jeszcze jakby było razy dwa. No i już po nim. Już po zabawce. Jeszcze możemy troszeczkę z granatem, znaczy granatem, dynamitem wysadzić kilku. I to wszystko. Katana. Nie ma, dobra, idziemy. 353 metry. Lecimy, nie ma tutaj czasu. O właśnie, chwila, 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 jeszcze maczeta, wiem, że z tego można zbudować assault rifle. O, dobra, akurat mam 3 miejsca, więc to wszystko można tutaj podnieść. Uuu, mauler, właśnie, mamy maulera. To, co miałem wcześniej złożyć, a niestety pomyliły mi się kombinacje. Ekstra. Dobra, widzę, że po riperze będzie to moja chyba druga ulubiona broń. Biała oczywiście. Dobra, Lambo. Idę po ciebie. Chyba Lambo. Idziesz? Wsiadaj, 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 szybko, szybko. Tym to na pewno przeskoczę. No ładnie. Czekajcie, tutaj jest jakiś człowiek, tam zresztą pisało. Było napisane. Okej, okay, zrobimy to tak. Wściekły Blank atakuje. O kurde, ekstra. Tak jest. No dawaj, ilu jeszcze, ilu jeszcze? 9. 9-10 zabiłem. Clear zombie, okej. Ocalony. Bierzemy Lambo. No wskakuj, wskakuj, Diego. Dawaj, ruszaj dupę. A, stój, 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 stój. Czy tam nie ma przejazdu, naprawdę? Nie wiem. Ej, kurde, nie, 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 sorki, chłopaki, ale nie wiem, czy on w ogóle wejdzie na to, wiecie, ale szkoda mi zostawiać tego. To jest też jeden z moich ulubionych pojazdów. Rollerhole. Nie wiem, czy on wejdzie na to, czy nie. Powinien wejść. Jak wejdzie, to będzie dobrze. Okej, wejdzie. I jest dobrze. No i to jest zabawka naprawdę. Jedna z lepszych.
kurczak, a tu jest frajda z tego rozjeżdżania. Ale tu jest strasznie mało ich. A szkoda tego pojazdu w takiej małej ilości. Dobra, wyjeżdżamy stąd. Wyjeżdżamy stąd. Czemu tutaj naprawdę tu nie ma przejazdu? No jest przejście, ale road closed. Zamknięta droga. Ale nie chcę, wiecie co? Nie chciałbym tego zostawiać. Szkoda mi tego. Bo by to musiał jednak. Aj kurczę, no zawsze taką fajną zabawkę mam, a później musimy to zostawić. Pójdziemy na pieszo. Nic. Trudno. Jeszcze nie jedna okazja będzie, aby to zbudować. Tędy jest bliżej, bo i tak chyba, czekajcie, 150-140 metrów niedaleko. Pójdę tędy, żeby ich ominąć. Manekin. Maczeta i... Czekajcie, z tego wiem, że chyba coś można zbudować. Co by tu wywalić? Pałkę wywal. O, jest właśnie combo. Ale to właśnie z helikoptera. To też jest dobre, nie powiem. Ale zmieniamy na naszego Maulera. 93 metry. Czemu tu jest tyle zwłok? Coś się tu dzieje, zobaczcie. W tym miejscu zawsze było pełno zombie. Ktoś tu musiał już ich wytuć. Są kurczę ci. Okej. Z tą bronią nie mają szans. Tutaj jest coś. Coś tam leżało jeszcze, ale za chwilę. O Jezu, chyba na dachu. Albo nie widzę. Klucz mi niepotrzebny. Co jest, nie przejdziesz? Przejdziesz. Okej. Oj, Diego, sorki, nie chciałem. Źle poszedłem w ogóle. A jak już jestem, no to... Tych załatwię, dzięki. Dzięki, kurczę. Tych załatwię, to będę miał więcej expo, bo... Sporo za nich jest. O, Linda. Wow, jeszcze jeden. Diego! Odejdź, jak tym macham. No to akurat niechcący. Ale niestety nie mogłem się już zatrzymać. Okej, okay, tu jest jakiś koncert. Defeat the gang members. Dobrze. Dawaj, jak mi się ta broń zaraz skończy, bo już widzę, że jest na wyczerpaniu. Będzie ciężko. Czekaj, dawaj, klucz. Mam klucz, okej. Okay. Mission update. Mam klucze do tego. No kurde, zobaczcie. Karma wraca. Zostawiliśmy jeden, ale mamy drugi. Ekstra. Możemy wrócić do naszego samolotu. Mamy już kluczyki. Tutaj jeszcze jest plan, dobra. Pal licho ten plan. Dawaj, wskakuj. 1000 metrów. Ludzie, na drugi koniec zapieprzać. Teraz muszę zobaczyć. Wow, jecieć. Musimy zobaczyć tą mapkę. Którędy by było najlepiej, ale widzę, że tak. Tu na wprost. Oj. Jeśli tu bym przejechał, ale chyba nie przejadę. Będę musiał chyba zawrócić. Nie no, kurczę, bez przesady. Czekajcie. Musi to być przejazd. Nie ma. Nie ma.
chyba, że zeskoczymy tu na dół. Ło, ekstra! Naprawdę zajebiście, żeś to zrobił. I to by było na tyle. Pewnie tam był jakiś przejazd, bo nie wierzę, że nie było. Się tyle nacieszyłem. Dobra, znaleźć jakiś zwykły samochód i podjechać ten kawałek. Kilometr, to nie taki kawałek. Dobra, jest duży. Uwaga. Dobrze. Tu jest jeszcze jeden. 1400, duży expa, a szybko jak się zabija. Uwaga. Dobra. Powiem wam, że i tak długo ta broń wytrzymała. Dobra. Kurczę, strasznie szybko wybuchają. Nie, nie, chyba nie odpuszczę. Jeszcze ci są. A za tych, jak wiadomo, sporo jest. Tak, wow, ekstra. Czekajcie, jeszcze mam przecież to nie. A czemu nie mam złożonej tej broni? Przecież ja złożyłem, chyba że przerwało mi. A wydawało mi się, że złożyłem tą broń. Achievement unlocked. Co tam dostałem? Nie wiem, co to za achievement, za co? O, oh, fuck. No, może być ciężko. Bo ci są oczywiście. Upadać, 1400. Też dużo. Ale niedługo ja zaraz padnę. Okej, spieprzam stąd. Bo to się źle skończy, to się naprawdę źle skończy. Musimy wejść na stację, nie wiem co to jest, metro, Sunset Station. Tu musi coś być do jedzenia. Jest. Słabo, ale zawsze to coś. Jejku. Snaki, dawaj. Okej, załatwię go szybko. Dobra. Zaraz będzie level. Tak swoją drogą. A jeszcze wstąpimy tu do sklepiku. Hunk of Meat. Helikopter. No tutaj mogę znowu to zrobić. To nie jest zły pomysł, bo w sumie i tak na razie nie mam nic lepszego. Jaka muzyka tu gra. Spójrzmy, bo może być coś. Dawaj to. Coś może być jeszcze ciekawego, co można złożyć. Okej, życie mam pełne. Prawie pełne, dobra, starczy. Pizza. Tutaj jakieś noże na pewno są. Chief, dobra. Large soda. Hoho. Nic takiego ciekawego, co by mnie interesowało, powiem wam, bo ja chcę Reapera, a nie dam jakieś pierdoły. Blank, o kurczę, dobra, to jest to. Czekajcie, zaraz wam pokażę. Nie wiem, czy w ogóle to pokazywałem, ale to jest naprawdę konkretna broń. Roaring Thunder. Ha, elektryczność. No właśnie. To jest ekstra. W
wpieprzamy się w ekipę i razimy prądem. Zaraz to wypróbujemy. Jest dużo tych tych. Poziom 400 poszło. Zwykłymi takimi atakami, oni, zobaczcie, porażamy ich. Ekstra, zobaczcie. Razy 3 już. Level 26, ekstra. Wow, ale expa idzie. Nieźle, nieźle. No ale niestety skończyło się dobre. No i nic, co jest? Nieraz nie chce się ruszyć jakoś przez taki krótki okres czasu. Dobra, ale 26 level wbiłem. W sumie zaraz rozdam te dwa punkty. Co my tu ostatnio? Agility dałem to. Sprint duration. Mele. Weźmiemy to, rozdamy. No nic, gdzie jest ten samochód, kurczę? Koniec tej zabawy. Jakiś samochód, który się świeci. W którym się świecą awaryjne światła. Nie za bardzo tu widzę. No coś tu powinno być zaraz. Oh fuck. Taksówka ta jest zepsuta. Muszę się dostać na tą drugą taką mapkę. Znaczy, to jest tak jakby podzielone na cztery wysepki to miasto. A, zapomniałem, że zostawiłem tutaj nasz ekstra wymiatający motocykl. Motowałek, jak to mówi mój siostrzeniec. Dobra, tędy powinniśmy dojechać. Tak, dojedziemy. Będę musiał w odpowiednim... O tak, o tak. Dojedziemy po mnie. Żadnego nie oszczędzę. Będę musiał tam w odpowiednim miejscu skręcić po prostu, żebym tylko nie przegapił tego miejsca. Zawsze na tych mostach jest dużo rzeczy, których można zbudować, które można... No, dobrze. Tutaj właśnie dużo jest... Dużo jest zawsze motocykli i tych wałów, więc można zawsze ten motocykl zbudować taki. Teraz tak, tu bym musiał zjechać na prawo. O, o właśnie, w tą stronę. Ekstra, no normalnie jak marmolada to wygląda. Dobrze, teraz tutaj, tu skręcaj. Spójrzcie, kurczę, dżem. Normalny dżem. Czy ja w ogóle tu przejadę? Tu bym musiał skręcić, przy drugim skręcie. Wow, ale mnie zawróciło. W sumie tutaj bym musiał jechać chyba. Tam raczej nie przejedziemy. Tylko że tutaj też za bardzo nie ma tego wjazdu. Ale... Aha, czekajcie, zaraz. To jest chyba przejazd. Tędy chyba byśmy mogli się dostać. W sumie to jest na wprost. Już. W sumie to jesteśmy na miejscu. Kurczę, a propos. Dobra. Okej. Okay. Ekstra, fajnie. Mamy kluczyki. No zobaczymy, co się będzie teraz działo. Jak się dalej potoczą sprawy. O kurczę, 40 minut. Dobra, po tym filmiku będziemy kończyć. Ja się na razie zamknę. Something bad's gonna get in here. Like something worse than that.
Whoa. Yeah. Nice paint job. Thought he'd be dead by now, Nick. But are you sure he's stable? Yeah. Yeah, he's totally fine. I think. Sadly, we have received video confirmations of President Paddock's death. General Hemlock has announced that martial law will be extended to the entire Eastern Seaboard, as the threat of contagion is still too high. Hemlock himself will be touring the perimeter of Los Perdidos as the rescue operation continues. Lord, what is this world coming to? Honey, I gotta figure out where we can find the parts she needs. Give me a few hours. No dobrze, czekajcie, Explore While Ronda Research i znowu to samo, musimy po prostu sobie połazić, porobić jakieś misje, możemy poboczne, możemy po prostu iść pozabijać zombie. Przez ten czas Ronda będzie tutaj naprawiać ten samolot, a raczej nie wiem, naprawiać czy budować, no po prostu jakieś części musi tam jeszcze zamontować chyba. Więc tak jak mówiłem, kończymy sobie w tym miejscu, co to jest za silnik? Motorcycle Engine. Kończymy w tym miejscu, bo i tak już ponad 40 chyba jest minut. Zaraz sprawdzimy dokładnie. 41-42 minuty. Kończymy w tym miejscu, ja się z wami żegnam, zapraszam na kolejny odcinek. Cześć, trzymajcie się.